Dobrze, nazywam się Mikołaj Skłodowski. Urodzony jestem w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Ich heiße Mikołaj Skłodowski. Ich bin im Lager Ravensbrück geboren. Urodzony jestem w 1945 roku. W obozie byłem przez okres jednego miesiąca. Potem zostałem wraz z matką przewieziony do Szwecji. Ich bin 1945 in Ravensbrück geboren. Ich war im Lager Ravensbrück einen Monat lang und bin dann mit meiner Mutter nach Schweden gekommen. Moja mama trafiła do obozu, przewieziona transportem z 8 sierpnia 1944 roku z Warszawy. Meine Mutter ist ins Lager vom Warschauer Aufstand am 8. August 44 nach Ravensbrück gekommen. Trafiła tam razem ze swoją matką i siostrą. Dziadek z kolei dostał się do obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nach Ravensbrück kam meine Mutter mit ihrer Mutter und ihrer Schwester. Und mein Großvater kam gleich ins Lager Auschwitz. 8 miesięcy ciąży mama spędziła właśnie w obozie koncentracyjnym. Najpierw była w obozie Ravensbrück, potem przewieziona do Neubrandenburga, a potem z powrotem na okres, kiedy rozwiązania, została przewieziona z powrotem do Ravensbrücku. Meine Mutter war ursprünglich in Ravensbrück, von dort sind sie nach Neubrandenburg ins Lager gebracht worden und die 8 Monate der Schwangerschaft hat meine Mutter im Lager verbracht. Als die Schwangerschaft evident wurde, wurde sie zurück wieder nach Ravensbrück gebracht. Do października 1945 roku po wyjeździe z obozu byliśmy w Szwecji, w miejscowościach Malmö i Landskrona, a następnie wróciła mama ze mną do Polski, do Gdyni i mieszkamy do dzisiaj, ja mieszkam, bo już tylko sam zostałem, w Sopocie. Bis Oktober 1945 war ich im Krankenhaus in Schweden und meine Mutter in Schweden. Wir sind dann im November 1945 auf den Wunsch meiner Mutter zurück nach Gdyngen, wo der Rest der Familie auch war. Razem z koleżanką jesteśmy dziećmi obozu Ravensbrück. Nie, tylko mówię, że to jesteśmy z jednego obozu Ravensbrück. Nas na terenie Polski jest w tej chwili 8 albo 9 osób. Jeśli chodzi o dzieci urodzone. O dzieci urodzone. Tak. Ich bin mit meiner Kollegin, wir sind hier beide in Ravensbrück geboren und insgesamt gibt es in Polen ile? 8. 8-9 osób. Trudno powiedzieć. Insgesamt gibt es in Polen 8 bis 9 Personen, die im Lager geboren wurden. Elżbieta Nowak się nazywam. Moja historia jest podobna. Też urodziłam się w obozie w Ravensbrück 19 kwietnia 1945 roku. Mama moja z Warszawy również została zabrana do obozu do Ravensbrück, z Warszawy, z Powstania Warszawskiego. Była później w obozie też przewieziona, była w Auschwitz. Pracowała w Magdeburgu w obozie w fabryce amunicji. Okres ciąży 8-miesięcznej tak samo przeszła w obozie. Pracując w fabryce amunicji miała wypadek, gdzie obcięte miała dwa palce, kciuki. Nie kciuki, no, nie wiem, kawałki, tak. No aha, to może zapomniałam, że to... Mein Name ist Elżbieta Nowak. Die Vorgeschichte ist sehr ähnlich der Vorgeschichte von Herrn Skłodowski. Auch meine Mutter ist vom Warschauer Aufstand
nach Ravensbrück gebracht worden. Von Ravensbrück ist meine Mutter in ein Lager in der Nähe von Magdeburg gekommen. Dort war sie in einer Waffenfabrik tätig. Dabei hatte sie einen Unfall, bei dem ihr zwei Fingerspitzen abgetrennt wurden. Ja urodziłam się tuż przed samym wyzwoleniem, w 1945 roku, w kwietniu. Wyzwoliła nas armia radziecka. Mama moja była bardzo chora, miała zakażenie poporodowe. W związku z tym do Szwecji nie wyjechała, tak jak Mikołaj. Moja mama była do czerwca w obozie i ostatnim transportem wróciłyśmy do Warszawy. Mam nadzieję, że ich bin am 19. April 1945 geboren. Das ist schon fast zum, ja, der Krieg war schon fast zu Ende. Das Lager Ravensbrück hat 5 Tage später die Rote Armee befreit. Nach der Geburt hatte meine Mutter eine Schwangerschaftsvergiftung und konnte deswegen nicht wie Mikołajs Mutter und Mikołaj nach Schweden fahren. Meine Mutter blieb mit mir noch bis Juni 1945 im Lager und dann sind wir zurück nach Polen. Do Polski, do też do Warszawy. Wróciłyśmy do Warszawy. Warszawa, ponieważ była zburzona, w związku z tym rodzice zdecydowali wrócić do Gdańska. Osiedlili się w Gdańsku i mieszkam do dzisiaj w Gdańsku. Die Mutter ist mit ihr nach Warschau zurück, aber Warschau war ja dem Erdboden gleichgemacht. Wir hatten da keine Bleibe und so beschlossen die Eltern, nach Danzig zu gehen. Und bis heute lebe ich in Danzig. Das alles ganz kurz. Die Herrschaften sind sehr dankbar für Fragen anschließend. Und ich hoffe, wir schaffen das hier auch so kurz, damit Sie Gelegenheit haben zu fragen. Czy mogę to podać o to dla zobrazowania w języku niemieckim? Nie? To może ja nazywam się Janek Maciocha. Ich heiße Janek Maciocha. Urodziłem się w 1939 roku. Ich bin 1939 geboren. W tym czasie rozpoczęła się 1 września II wojna światowa. Ja się w maju urodziłem. Ich bin im Mai geboren und im September fing dann der Zweite Weltkrieg an. Był rok 43. Byłem zabrany do obozu na Majdanku. Razem z rodziną. 1943. Dla zobrazowania to proszę. Bin ich zusammen mit meiner Familie in das Lager Majdanek gebracht worden. Byłem jako dziecko zabrany z lasu, bo byliśmy ukryci w lesie w Aleksandrowie. To jest taka piękna miejscowość, naokoło lasy. Wir waren versteckt im Wald um das Dorf Aleksandrów, dessen sehr schönes Dorf, aber mitten im Wald ist. I w tym czasie wieś ta miała być spacyfikowana i myśmy się ukryli w lesie. Da das Dorf befriedet oder pacifiziert werden sollte, was ja hieß, dass die Bevölkerung ausgesiedelt werden sollte, haben wir uns vorher im Wald versteckt. Stamtąd nas zabrano, pomimo że byliśmy ukryci, zabrano nas, była obława wojska niemieckiego i zabrali nas na Majdanek. Wir wurden während einer es ist noch ein anderes Wort, fällt mir jetzt nicht ein. Während eine Belagerung, aber die machten das kurzfristig, dass sie das Dorf durchkämmten. Und da ist die Familie im Wald aufgespürt worden. Okropne warunki, jako 4-letnie dziecko byłem z bratem i z mamą.
Als vierjähriges Kind war ich mit meiner Mutter und dem 5 Jahre älteren Bruder. To był dla nas wielki szok, bo to warunki, które nie nadają się do egzystencji. Das war für uns ein großer Schock, denn wir fanden uns in einer Umgebung wieder, die zum Leben äußerst ungeeignet ist. Na wstępie szok taki, że wszyscy musieli się rozebrać do naga, zdjąć wszystkie z siebie ubrania i do worka złożyć. Als erstes mussten alle ihre Kleider abgeben und beziehungsweise die Kleider in einen Sack packen und standen nackt da. I płacz wielki był, bo nagość to ogromna rzecz dla osób starszych, bo byli kobiety, dzieci, mężczyźni razem rozebrani do naga. Es fing ein großes Geschrei an, denn Nacktheit war unter erwachsenen Frauen und Männern und Kindern etwas, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Strzyżenie głowy, głów. Dann kam das Rasieren. Kąpiel, niby to była kąpiel. Łaźnia to była taka za ścianą, zaraz był prysznic, zimna, gorąca woda. To wcale nie było żadna kąpiel. Dann sind wir ins Bad gegangen. Das war ein Raum, aus dem Duschköpfe in den Duschköpfe waren. Und es kam abwechselnd heißes oder kaltes Wasser. Wir hatten, das war gar kein Waschen. A za ścianą zaraz była komora gazowa. Und hinter der Wand war gleich die Gaskammer. Szybko nas tam kazali się stamtąd wyprowadzać z tej łaźni. Na mokro musieli nakładać te ciuchy, które SS-man wyrzucał każdemu tam do ręki. I szybko trzeba było to wziąć, bez żadnej przymiarki, bo to jedno za krótkie, drugie za długie, tak jak dla dzieci. Wir mussten das Bad schnell verlassen. Man hat uns ein Bündel mit Kleidung zugeworfen, mit der Sträflingskleidung. Die Größen waren nicht angepasst. Für uns Kinder passte das überhaupt nicht. I tam nas zapędzili do baraku, gdzie kazali wchodzić na akurat na piętrowe łóżka. My byliśmy na samej górze, na trzecim pięterku. To takie były łóżka zbite z desek. Nie było żadnej pościeli ani materaców. Anschließend sind wir in die Baracke geführt worden. In der Baracke waren zweistöckige Pritschen. Das war ein Bretterverschlag. Es war nichts drauf, kein Strohsack, keine Decke. Und wir mussten auf die dritte Ebene gehen. Okropne warunki bytowania, nie było co jeść ani pić. To było już koniec prawie czerwca. Było dość gorąco w tym baraku. Das waren furchtbare Lebensbedingungen. Es gab nichts zu trinken, nichts zu essen. Es war Ende Juni, in der Gegend da schon sehr heiß. Najgorzej chciało się pić, nie było wody. Das Schlimmste war der Durst. Es gab kein Wasser. Po kilku dniach byliśmy chorzy. Rozwolnienia każdy. Musieliśmy biegać poza barak do latryn. Latryny to były takie ogromne otwory w ziemi. I brat mnie o 5 lat starszy mnie przytrzymywał za ręce, żebym tam mógł się, prawda, załatwić. Nach paar Tagen dieser nicht oder schlechtesten Ernährung haben wir alle Durchfall bekommen. Das hieß, wir müssten ständig zu Latrine laufen. Die Latrine war hinter der Baracke, ausgehobene Löcher, in die, zu denen es schwierig war für uns Kinder, überhaupt uns da zu entleeren. Mein 5 Jahre älterer Bruder ging immer mit mir, damit mich hielt.
jedzenia też jako tako nie było. Była z rana tylko jakaś taka lura warzywna, z różnych warzyw gotowana, gorzka, bez cukru. I na śniadanie to było kawałeczek jakiegoś tam suchego chleba. Suchego chleba, posypane, tak jak mama mówiła, trocinami z drzewa, zamiast jakieś tam mąką, czy osypką taką. I tego nie mogliśmy wcale jeść. Die Ernährung, das Frühstück hat so ausgesehen, dass wir einen Aufguss bekamen aus irgendwelchen Kräutern. Zum Essen bekamen wir eine Krume Brot. Erstens war das Brot schon mit Hobelspänen versetzt und es war angeblich auch mit Hobelspänen bestreut. Also kein Aufstrich, sondern Hobelspäne. Das war für uns Kinder überhaupt nicht zu essen. W tym baraku tworzono tak zwane komanda, gdzie wszyscy musieli dorośli iść do pracy. In den Baracken wurde sogenannte Kommandos gebildet, die dann zur Arbeit außerhalb gingen. Byśmy zostali w tym baraku. Mama nas ostrzegła, żeby nie chodzić w pobliżu, bo to niedaleko były komory gazowe i polowanie było na dzieci żydowskich. Małe dzieci się tam ukrywały po różnych barakach, żeby nie wychodzić na zewnątrz, nie nosić takiej mycki czapki na uszy, żeby nas nie wzięli za dzieci żydowskich. Wir Kinder blieben in der Baracke und meine Mutter hat uns gewarnt, nicht rauszugehen, weil in der Nähe die Gaskammern waren und vor allem nicht rauszugehen mit Mützen, die auch jüdische Kinder, die sich innerhalb des Lagers auch versteckt hielten, damit man uns nicht für sie hält und sofort in die Gaskammer schickt. Mama też nas ostrzegała, żeby nie dotykać się drutu, bo druty były pod wysokim napięciem, żeby nie zbliżać się do tego ogrodzenia. Die zweite Warnung, die unsere Mutter uns auf den Weg gab, war nicht rauszugehen und nicht in die Nähe von der Umzäumung zu kommen. Denn der Stacheldraht stand unter hoher Spannung. To tylko dzięki naszej mamie przeżyliśmy, bo pracowała między, w tym baraku, co myśmy mieszkali, to było około 150 kobiet i dzieci. To ogromna ilość ludzi. Überlebt haben wir dank unserer Mutter, die gearbeitet hat, auch in der Baracke. In der Baracke waren 150 Personen. Das ist eine unglaubliche Menge von Menschen für die Baracke. Mama akurat pracowała blisko gdzieś tam kuchni. Mogła coś tam, gdzieś tam jakieś ugotowane kartofelki, czy kawałeczek chleba z jakąś tam marmolatką mogła tam podrzucić nam. Pamiętam, jak opowiadała, raz dostała pejczem, bo zobaczyli, jak chowa ten chlebek pod pachą i tak biegła do baraku. Ich sagte schon, wir überlebten dank der Mutter. Die Mutter arbeitete in der Nähe der Küche und so gelang sie ab und zu eine Kartoffel oder ein Stück Brot mit Marmelade zu ergattern. Eines Tages wurde sie mit der Peitsche geschlagen, denn ein Aufseher entdeckte, dass sie unterm Arm eine Kartoffel raustragen wollte. Często biegaliśmy, bo byliśmy chorzy, do tych latryn, to dokładnie pamiętam jak dzisiaj, nagie kobiety z dzieckiem widziałam. To były kobiety żydowskie, z dziećmi pędzono ich do komory gazowej. Wenn wir zu Latrine gingen, erinnere ich mich sehr deutlich,
dass wir auch Kolonnen von nackten Frauen mit Kindern auf dem Arm oder an der Hand vorbeigingen. Das waren jüdische Frauen und Kinder, die in die Gaskammer geführt wurden. I tak trwało 4,5 miesiąca w tym obozie. Und so blieben wir 4,5 Monate in dem Lager. Później staraniem Polskiego Czerwonego Krzyża i szwajcarskiego, żeby małych dzieci z matkami zwolnić z tego obozu do szpitala. Auf Betreiben des polnischen Roten Kreuzes und des Schweizer Roten Kreuzes erwirkte man, dass wenigstens die Frauen und Kinder aus dem Lager entlassen wurden. I zwolniono wtedy około 2000 osób, matek z dziećmi, tak jak podają źródła. Wie die Quellen sagen, hat man damals etwa 2000 Frauen mit Kindern entlassen. I tam byliśmy ponad 2 tygodnie w szpitalu. Wir sind ins Krankenhaus gebracht worden und wir waren über 2 Wochen lang. I stamtąd odesłali nas pod Zamość, tam do rolników, którzy nie ucierpieli w czasie wojny. Nach den 2,5 Wochen hat man uns zu Bauern in der Gegend von Zamość gebracht. Die Bauern sind, durften da bleiben. No to na razie tyle, dziękuję. Soweit Herrn Maciochas Geschichte. Vielleicht, ja jeszcze dodam, co to była ta Zamojszczyzna, bo tego nie wiedzą. Das hat Herr Maciocha diesmal nicht erwähnt, aber es ist wichtig, dass Sie die Zusammenhänge erkennen. Herr Maciocha und Herr Piuk stammen aus der Zamojszczyzna. Zamojszczyzna, das ist im Südosten Polens, ein Gebiet um Zamość, um die Stadt Zamość, da gibt es sehr fruchtbaren Boden, Schwarzerde, so wie hier in der Magdeburg Börde. Und es war der Plan der Nazis, die Bevölkerung da auszusiedeln und deutsche Bevölkerung anzusiedeln. Das sollte die Speisekammer des Großdeutschen Reiches werden. Und daher diese Geschichte. Tu Irenka ma propozycję, żebym ja po nim, bo mamy problemy te same, a później ona. Proszę bardzo. No. Nazywam się Józef Psiuk. Też jestem z tego Aleksandrowa, długiej wioski, 10 km na Zamojszczyźnie. Pacyfikowali dlatego, żeby mieć przestrzeń życiową dla Niemców z Naddniestrza, z Basarabii, różnych takich, z różnych krajów Europy. Niemcy zostali przydzieleni do takich wiosek, a nas pacyfikowano właśnie do obozów. Właśnie byłem też w Majdanku, bo urodziłem się w 1938 roku. Ja jeszcze muszę sobie zapamiętać. Dziękuję. Mein Name ist Josef Psiuk. Auch ich stamme aus demselben Dorf wie Herr Maciocha, aus Aleksandrów. Das ist ein langes Dorf, über 10 Kilometer lang, das mitten im Wald steht. Und dieses Dorf sollte eben pazifiziert werden. Herr Psiuk sagt das jetzt, was ich vorher erwähnt habe. Das Dorf sollte pazifiziert werden und eben Deutschen aus Bessarabien, Wolynien, die zurück ins Deutsche Reich geholt werden sollten. Und die sollten sich da ansiedeln. No, te same przejścia, to te strzyżenie, to tamto do łaźni, gorąca woda przez minutę, że aż parzyła, następna zimna, znowu pisk dzieci. I tak po wyjściu z tej łaźni, bez żadnych tam wycierek, dawali nam pasiaki, zależnie od, patrzył kto tam idzie, wyższy czy niższy, ewentualnie się zamieniali, jak komuś nie pasowało, i do baraków. Das Prozedere war genauso, wie Herr Maciocha erzählt hat, ins Bad, Haare schneiden, diese entweder heiße oder kalte Dusche, ohne sich abzutrocknen aus dem Bad, die
Sträflingskleidung anziehen. Manche haben zwar noch getauscht, aber gepasst hat das nicht und dann sind wir in die Baracke gekommen. Najtrudniejsze były te apele nieraz. Bywało, że 2-3 godziny, bo póki nie policzyli tych, którzy spadli w nocy z łóżek i tam ich nie zabrali, jak to matka mówiła, do pieca. Musieli uprzątnąć między tymi przejściami. Dopiero nas mogła z tego czy z trzeciego piętra te pryczy znieść, żeby wyjść na apel. Na apelu deszcz. Bałem się psów, bo tam pilnowały, żeby być w szeregu. Das Schlimmste waren die Appelle. Die Appelle waren jeden Morgen mindestens. Manchmal dauerten sie ein paar Stunden, bis nicht alle gezählt wurden. Und es mussten die Leichen, die während der Nacht, also die Menschen, die während der Nacht starben und vom Bett, von der Liege fielen, die mussten mit rausgetragen werden. Und das war häufig mit Schwierigkeiten verbunden. Außerdem hatte ich wahnsinnige Angst vor den Hunden, die beim Appell darauf achteten, dass die Reihen ordentlich waren. Jedzenie to już trzeba było długo opowiadać. W ogóle opowieść to nawet ten czas wszystkich byłby za mało, ale w skrócie, że po apelu to nawet zrywaliśmy trawkę, żeby zjeść, gdzie właśnie, mówiąc znowu o higienie, tam się nikt nie mył po tej łaźni cały czas aż do wyjścia, więc z trawki jak się jadło, to z pola wchodziły wszy na rękach, na ręce. Das Essen war nicht ausreichend. Wir litten unter Hunger. Wir haben selbst das Gras im Lager gegessen. Und wenn wir das Gras abgezupft haben, liefen an unserer Hand auch Läuse. Denn während der Zeit im Lager hat sich keiner mehr gewaschen. Baraku, kobiety i dzieci, no było gdzieś 250 osób w takim baraku. Co jeszcze? Mężczyźni w następnym polu chodzili z nosiłkami. Oni cały czas pracowali, bo u nas kobiety nie pracowali. Nikt tam tego, tylko mężczyźni, jak pamiętam. In unserer Baracke waren 200 bis 250 Personen untergebracht, also Frauen und Kinder. Bei uns haben die Frauen nicht gearbeitet. Gearbeitet haben die Männer in der nächsten Baracke. No i później kto, bo Majdanek taki był, że kto wytrzymywał 3 miesiące, co na mnie nie chorował cała rodzina, to przydzielali na roboty do Niemiec i nas 5 takich rodzin, ciotki, wujkowie zebrali i kazali przez lekarza, sprawdzali i wyjazd do Niemiec. Wer das Lager 3 Monate halbwegs gesund überlebte, der wurde selektiert und nach Deutschland zur Arbeit gebracht. Das waren unsere 5 Familien, die verwandt waren. Man hat uns nach Deutschland geschickt. I w taki sposób poprzez lekarza, żeśmy zostali sprawdzeni, czy nie chorzy i piechotą do stacji Lublin czekać na transport do Niemiec. Ja już mocno byłem chory wtedy, więc już na Krochmalnej, czyli tam koło stacji, na drugi dzień, widząc, że jestem chory, to oddali, bo była Rada Opiekuńcza i Czerwony Krzyż. To oni się opiekowali, zabierali, oni oddawali im Czerwonemu Krzyżowi i tym sposobem znalazłem się w szpitalu, gdzie byłem leczony 6,5 tygodnia. Man hat uns nach Lublin geführt und meine Mutter trug mich, weil ich da krank war. Und in Lublin bemerkte man das
und man hat mich aus dem Arm der Mutter genommen und ins Krankenhaus gebracht. Und im Krankenhaus war ich, jak długo pan był w szpitalu? 6,5 tygodnia. Und dann blieb ich 6,5 Wochen im Krankenhaus in Lublin. No i potem, rodzice też, matka z moją siostrą bliźniaczką, też do drugiego szpitala z podejrzeniem tyfusu, też oddali Czerwonemu Krzyżowi. Meine Mutter ist mit meiner Zwillingsschwester in ein anderes Krankenhaus gekommen, auch mit Typhusverdacht. I tym sposobem wyszliśmy, ale nie można było tam wrócić na ziemię, bo tam byli Niemcy, tylko normalnie pojechaliśmy do takiego wuja i tam byliśmy kilka miesięcy, ale w pewnym czasie ojciec poszedł tam zobaczyć, jak tam wygląda, i ten jeden z Niemców, który miał 5 gospodarstw, powiedział: no, ty możesz wracać, bo ja tu nie robię i tego. No i tam. Otóż. Meine Mutter mit meiner Schwester und ich, wir sind dann entlassen worden, und dann gab es einen Bekannten, der offensichtlich Landwirtschaftsbetriebe hatte. Und er hat sie da gelassen und nach einiger Zeit und sagte, sie könnten da bleiben. No tak w skrócie można by ewentualnie w goglach napisać chłopiec z drewnianą zabawką, jeżeli macie tłumaczenie po niemiecku, to tam jest dużo o mnie opisane. Sie können auch googeln unter dem Titel Der Junge mit dem Holzspielzeug, mit, ich glaube, z zabawką, mit dem Holzspielzeug, mit einem Holzpferdchen, da ist angeblich Herr Pschuk sehr ausführlich beschrieben, seine Geschichte. I wyzwolenie, gdzie duża armia radziecka przez 3 dni i 3 noce przez nasze Aleksandrów przejeżdżała czołgi, jeden za drugim, nie można było nawet przejść. Z Lwowa na w Berlin, jak to mówili. Tak to mniej więcej wyglądało. To było wyzwolenie, sobota, 22 lipca. 44. Am 22. Juli 1944 sind durch unser Dorf 3 Tage und 3 Nächte sowjetische Panzer gefahren. Man konnte noch nicht mal die Straßenseite wechseln. Und so hat dann, das waren Panzer, die von Lemberg nach Berlin fuhren, und das war unsere Befreiung. Pomimo tego, że się bałem samolotów do 12 roku życia, bo nas kiedyś ostrzelał, to później 40 lat pracowałem w lotnictwie. O, mniej więcej. Obwohl ich am Anfang große Angst vor Flugzeugen hatte, denn sie sind über unser Dorf geflogen, haben Bomben, und auch war unser Dorf unter Beschuss. Und ich hatte Angst, und trotz dessen bin ich dann zur Flugzeugfabrikation. Śmigłowców, Świdnik. Mieszkam 57 lat w Świdniku. Und zwar Propellerflugzeuge hat Herr Pschuk gebaut und wohnt seit Ilulat? Co? Od Ilulat pan tam mieszka? 57. Seit 57 Jahren in Świdnik, wo die Fabrik der Propellerflugzeuge ist. No oczywiście 2 lata pracy w Libii, też przy śmigłowcach w szkółce pilotażu. No tak. Skrócie, tyle. Außerdem war ich 2 Jahre in Libyen, auch mit den Propellerflugzeugen. Das so in aller Kürze. Teraz ja, tak? Proszę. Nazywam się Irena Szczurek. Jestem dzieckiem Holokaustu, a więc osobą uratowaną od śmierci przez osobę nieżydowskiego pochodzenia. Ich heiße Irena Szczurek,
Ich bin ein Kind des Holocaust. Ich bin ein Kind, das durch Menschen nicht jüdischer Herkunft gerettet wurde. Moja rodzina składała się z czterech osób. Moi rodzice, mój brat i ja. Brat mój był ode mnie starszy o 8 lat. Meine Familie bestand aus 4 Personen, meinen Eltern, einem 8 Jahre älteren Bruder und mir. Mój ojciec był doktorem prawa i pracował jako adwokat i uprawiając właśnie swój zawód utrzymywał rodzinę. Mein Vater war promovierter Jurist, er hatte eine Kanzlei und hat durch seine Arbeit den Lebensunterhalt der Familie gesichert. Okres wojny spędziliśmy na kresach wschodnich Polski, które obecnie należą do Ukrainy. Die Kriegszeit haben wir im Osten Polens verbracht, in Teilen Polens, die jetzt der Ukraine gehören. W roku 1942 w styczniu w miejscowości Brody, właśnie na kresach wschodnich, gdzie zamieszkaliśmy razem z dziadkami, wszyscy Żydzi zostali zmuszeni do przeprowadzenia się do getta. W którym roku to było? 40, który? 42, styczeń. Im Januar 1942 mussten alle Juden in das Ghetto einziehen in Brody. Brody ist eine Stadt eben im ehemaligen Osten Polens. Muszę dołożyć w tej chwili, że moim wychowaniem zajmowała się głównie moja niania, która nazywała się Maria Chromiak. Ich muss hinzufügen, dass mit meiner Erziehung vor allem das Kindermädchen betraut war. Sie hieß Chromiak, Maria Chromiak. Kiedy znaleźliśmy się wszyscy w getcie, ona była dla nas osobą opatrznościową, bo przynosiła nam niezbędną żywność i ciepłe ubranie. Dieses Kindermädchen hat uns im Ghetto das Leben insofern erleichtert, dass sie uns sowohl entsprechende Kleidung brachte, wie auch Nahrungsmittel. Moi rodzice razem z moją nianią postanowili spróbować wyprowadzenia mnie z getta i uratowania mnie od niechybnej śmierci. Od niechybnej śmierci mnie jako dziewczynkę i jako najmniejsze dziecko. Meine Eltern und mein Kindermädchen haben beschlossen und besprochen, dass sie wenigstens mich als Mädchen und als jüngstes Kind von dem unweigerlichen Tod bewahren wollten. W tym czasie miałam niecałkiem jeszcze 4 lat i ja nie rozumiałam tego wszystkiego, co się wokół mnie dzieje. Ich war damals noch nicht 4 Jahre alt und ich verstand damals nicht, was um mich herum los ist. Ten plan wyprowadzenia mnie z getta, on się udał, kiedy pewnego razu moja niania przyszła do getta, miała umówioną sprawę ze strażnikiem getta, który otrzymał odpowiednio wysoką łapówkę, że przepuścił mnie i moją nianię na stronę aryjską. Eines Tages kam mein Kindermädchen mit einer entsprechenden Summe Schmiergeld. Mit diesem Schmiergeld hat sie einen der Wärter bestochen und sie führte mich an der Hand aus dem Ghetto raus. Und so kamen wir auf die arische Seite. Zamieszkałam z nianią, ale plany były następne takie, że mój tata bardzo prosił i
życzył sobie, żebym ja została ochrzczona w kościele katolickim. Mein Vater, es war der dringende Wunsch meines Vaters, dass ich im katholischen Glauben getauft werden sollte. Ten chrzest się dokonał, zostałam ochrzczona i odtąd już nie nazywałam się Renata Paulina Preminger, tylko nazywałam się Irena Chromiak, gdzie nazwisko Chromiak było nazwiskiem mojej niani. Ich bin getauft worden und von da an habe ich meinen Namen Renate Paulina Preminger in den Namen Irena Chromiak, den Namen meines Kindermädchens angenommen. Musiałam nauczyć się mówić do mojej niani mamusiu i nauczyć się wszystkich podstawowych modlitw. Ich musste lernen, mein Kindermädchen als Mutter anzureden und alle gängigen katholischen Gebete. To wszystko się udało, co prawda było wykonywane w dość atmosferze nerwowej, co ja jako dziecko pamiętam jako pewien strach i ze strachu prawdopodobnie wszystkiego nauczyłam się, co mi się kazano nauczyć. Die ganze Situation war, passierte unter unglaublicher Anspannung. Mit dieser Anspannung und mit dieser Angst habe ich alles gelernt, was ich lernen sollte. Moja niania odtąd stała się moją mamą i teraz będę o niej mówiła jako o mamie, o jako drugiej mamie. Mein Kindermädchen ist von da an meine Mutter geworden und ich werde im Verlauf des weiteren Erzählens von ihr als meiner Mutter sprechen. Zbliżał się okres, kiedy były plany o likwidacji getta i wiadomo było, że mieszkańcy tego getta będą odtransportowani do któregoś z obozów zagłady. Es ging das Gerücht oder die Nachricht, dass das Ghetto liquidiert werden soll und alle Bewohner in die Konzentrationslager, in die Lager der Vernichtung. W czasie, w tym dniu, kiedy nastąpiła ta likwidacja, w getcie nie było mojego taty, który miał przepustkę do wychodzenia na stronę aryjską i w związku z tym wygnani z getta byli tylko moja mama i mój brat z najbliższej rodziny i oczywiście dużo mojej rodziny dalszej, której nie znam. An dem Tag, an dem das Ghetto aufgelöst wurde, war mein Vater außerhalb des Ghettos, denn er hatte einen Passierschein und er befand sich auf der arischen Seite. Das heißt, nur meine Mutter und mein Bruder und die weitere Familie, die ich nicht kenne, sind auf diesen, auf diesen Marsch in Richtung der Vernichtungslager gebracht worden. Moja Mama w czasie tego pochodu do transportu namówiła mojego brata, żeby uciekł i schował się w ciemnej bramie. Während meine Mutter mit meinem Bruder zum Transport ging, hat meine Mutter meinen Bruder überredet, zu fliehen und sich in einem dunklen Torbogen zu verstecken. Jemu ta ucieczka się udała i on pod osłoną nocy przyszedł do nas, zapukał do okna i moja druga mama wpuściła go do mieszkania. Und in der Nacht, als es dunkel wurde, ist mein Bruder dann zu uns gekommen, zu meiner zweiten Mutter und mir, klopfte ans Fenster und meine zweite Mutter hat ihn reingelassen. Bardzo podobnie zachował się mój tata.
To znaczy przyszedł do nas, bo już do getta wrócić nie mógł. Zapukał do okna i znowu moja druga mama wpuściła go do domu. Ganz ähnlich verhielt sich mein Vater. Auch hat in der Dunkelheit der Nacht ist gekommen zu uns, hat auch ans Fenster geklopft und auch ihm öffnete meine zweite Mutter. Tak powstała bardzo groźna sytuacja, która groziła śmiercią nam wszystkim. Dlatego też moja druga mama stosunkowo szybko znalazła kryjówkę dla mojego taty i mojego brata. Es entstand für uns alle eine sehr gefährliche Situation. Würden wir aufgedeckt werden, hätte uns das alle vier das Leben gekostet. Ich habe noch vergessen zu sagen, dass mein Vater deswegen zu uns kam, weil er eben an dem Tag, an dem das Ghetto aufgelöst worden war, natürlich nicht mehr zurück ins Ghetto konnte. Ja, und jetzt zu meiner zweiten Mutter bei der gefährlichen Situation, dass der Vater und der Bruder auch da waren. Und so hat sich meine Mutter, meine zweite Mutter, möglichst schnell bemüht, ein Versteck für die beiden zu finden. W międzyczasie moja mama wraz z innymi Żydami zostali wywiezieni do Bełżca lub Sobiboru i tam wszyscy zostali zagazowani. Meine Mutter, meine leibliche Mutter ist in der Zwischenzeit entweder in das Vernichtungslager Bełżec oder Sobibor gebracht worden und dort vergast worden. Natomiast mój tata i mój brat przebywali w ukryciu dość długo, bo prawie do końca 1943 roku. Mein Vater und mein Bruder waren in dem Versteck recht lange, nämlich fast bis zum Ende des Jahres 43. Kiedy moja druga mama przyszła z zapłaceniem kolejnej raty za ukrywanie, dowiedziała się, że ich już nie ma. Als meine Mutter, mein ehemaliges Kindermädchen, mit der entsprechenden Rate für den Aufenthalt des Vaters und des Bruders zu den Leuten, die sie versteckten, kam, stellte sich heraus, dass weder der Vater noch der Bruder noch da war. I teraz nie jest nam wiadomo, w jaki sposób mój tata i mój brat zginęli. Są trzy przypuszczenia, w jaki sposób mogli zginąć. A więc mógł ich zamordować człowiek, który ich ukrywał, mógł ich zadenuncjować władzom niemieckim i trzecia, najbardziej prawdopodobna hipoteza, że zamordowali ich bracia mojej drugiej mamy. Den, was mit dem Vater und dem Bruder wirklich passierte, weiß ich nicht. Wie, auch meine Mutter wusste das nicht. Es gibt drei Hypothesen, was geschehen sein konnte. Entweder dieser Mensch, der sie beide versteckte, hat beide umgebracht. Oder er hat sie den Nazis ausgeliefert, denunziert. Oder aber, und das ist für Frau Schurek das Wahrscheinlichste, die Brüder des Kindermädchens, also die Brüder ihrer Mutter, haben den Vater und den Bruder umgebracht. Bracia mojej drugiej mamy, dwóch albo trzech, nie umiem tego określić dokładnie, to byli banderowcy, czyli członkowie organizacji faszystowskiej, nacjonalistycznej pod kierunkiem bohatera narodowego ukraińskiego Bandery. Upa. Ale wahrscheinlich die Brüder, zwei oder drei meiner Mutter, gehörten der UPA, der ukrainischen Partisanengruppe an, die unter der Führung von Bandera, das können Sie auch googeln, Bandera liegt in München auf dem Friedhof, aber er war der Führer der nationalistischen
ukrainischen Gruppe. Und die beiden, die zwei oder drei, haben wohl den Vater und den Sohn und den Bruder umgebracht. Zostałyśmy wobec tego, moja druga mama i ja, jako rodzina, i ja jeszcze na początku już czasów pokoju, po wojnie, byłam przekonana, że moja druga mama jest moją rodzoną mamą. Zupełnie zapomniałam o swojej prawdziwej rodzonej mamie. Bis zur Nachkriegszeit lebte meine Mutter und ich zusammen als Familie. Und ich war überzeugt, dass diese Mutter meine leibliche Mutter sei. Ich habe meine leibliche Mutter, meine wirkliche leibliche Mutter, völlig vergessen. W tej całej tragedii miałam bardzo dużo szczęścia, nie tylko w okresie wojny, po wojnie, przez całe prawie życie, ponieważ byłam dzieckiem bardzo kochanym i moja druga mama nie założyła rodziny, aby być wyłącznie do mojej dyspozycji i żeby mogła mnie wychować tak, jak ona wyobrażała sobie, że pragnęliby mojej rodziny, rodzice. Ich hatte dann als Kind und später sehr viel Glück. Ich bin mit sehr viel Liebe erzogen worden. Meine zweite Mutter hat keine Familie gegründet, denn sie wollte mich ganz im Sinne meiner Eltern erziehen. Sie tat alles, wovon sie glaubte, dass meine Eltern es für mich auch tun würden. Byłam przez całe życie otoczona wielką miłością. Obdarzyła mnie wszystkim, co było w niej najlepsze. Z dużą determinacją decydowała o tym, że powinnam dużo uczyć się, a ponieważ nie sprawiało mi to trudności, to ukończyłam studia uniwersyteckie na kierunku matematyka. Meine Mutter hat mich mit sehr viel Liebe umgeben und mit großer Fürsorge. Und sie war der Ansicht, ich sollte auch lernen. Und da mir das Lernen nicht schwer fiel, habe ich das auch getan. Ich bin die Schule durchlaufen, ich habe mein Universitätsstudium abgeschlossen und zwar im Fach Mathematik. Pracowałam przez 40 lat jako nauczycielka matematyki w średniej szkole technicznej. Ich habe 40 Jahre lang als Mathematiklehrerin auf die Schularten lassen sich schwer übersetzen. Das ist eigentlich ein technisches Gymnasium. Ich habe da 40 Jahre Mathematik unterrichtet. Po śmierci mojej mamy, bo prędzej nie było takich możliwości, bo nie było nawiązanych stosunków dyplomatycznych z Izraelem, wystąpiłam do Yad Vashem w Jerozolimie o przyznanie mojej mamie medalu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Erst nach dem Tod meiner Mutter, denn vorher gab es keine diplomatischen Beziehungen zwischen Polen und Israel, trat ich an die Gedenkstätte Yad Vashem heran, um für meine Mutter die Verleihung der Medaille für die Gerechten dieser Welt zu beantragen. Ten medal został stosunkowo szybko przyznany, ale niestety ja go odebrałam z rąk ambasadora Izraela. Diese Medaille ist meiner Mutter recht relativ schnell zugesprochen worden und leider konnte nur ich die Medaille noch abholen aus den Händen des israelischen Botschafters. Mam teraz mały problem, komu w spadku ten medal dać,
ponieważ mam troje wnuków i jedną prawnuczkę. Ich habe jetzt das Problem, wem ich denn die Medaille meiner Mutter vererben soll. Ich habe drei Enkel und eine Urenkelin. Ale pewnie się ten problem jakoś rozwiąże. Aber auch dieses Problem wird sich irgendwie lösen. Dziękuję Państwu za uwagę. Danke schön. Also Ihnen geht es offensichtlich nicht viel anders als den Schülern, die als erstes auch kein Wort rauskriegen. Also mich würde mal interessieren, ob vielleicht mal in die gesamte Runde, vor allem die relativ jung im Lager auch waren, ob so Bilder noch hochkommen regelmäßig oder ob das irgendwie, ne, träumen Sie noch davon oder kommen Bilder hoch oder wie nah ist es oder ist es sehr reflektiert, also... Dla wszystkich pytanie, ale może dla tych, którzy w obozie jako dzieci żyli. Czy jak jest was stosunek do tamtych czasów? Czy wy jeszcze o tym śnicie? Czy wyście to przerobili? No u mnie głęboko w sercu na dnie, tak. Zapamiętałem jedno z wersji piosenek polskich. Nie mam jakiegoś tam żalu do swego losu, który przeżyłem w tym obozie. Wie ein polnisches Lied sagt, spüre ich keinen Groll im tiefsten meines Herzens. Zum Schicksal, gegen das Schicksal, das ich erlebt habe, eben auch im Lager. Ja jestem już sędziwym człowiekiem, już 80 na karku. W związku z powyższym, człowiek 75 lat temu przeżywał tą tragedię. Ich bin Mann im fortgeschrittenen Alter, die 80 hat mich schon am Kragen. Von daher sind die Erlebnisse von 75, vor 75 Jahren nicht mehr so stark. Mogę tylko powiedzieć, mam dwóch synów. Ich kann nur sagen, ich habe zwei Söhne. Są wykształceni. Sie jeden haben eine Ausbildung. Pracuje w korporacji niemieckiej. Eine arbeitet in einem deutschen Betrieb. W Niemczech. Drugi syn również wykształcony po budownictwie. Też pracuje w Niemczech jako kierownik budowy. Razem z niemieckimi kolegami jeżdżą na wczasy. Także jak widać, nie ma tutaj jakichś urazów. Mein zweiter Sohn hat auch eine Ausbildung im Bauwesen. Er arbeitet als Leiter mit anderen Bauleitern zusammen. Sie fahren auch gemeinsam in Urlaub. Das heißt, es gibt keinerlei Verwundungen, die weitergetragen wurden. Oczywiście takie koszmary wracają. Jak się obejrzy film czy książkę, to jednak czuje się ten obóz. Początkowo to trudno było uwierzyć, jako mały chłopiec, dziecko, że taką tragedię pod rękę ze śmiercią się wszędzie chodziło. Natürlich kommen solche Albträume auch immer wieder. Das sind Sachen, die ich inzwischen kaum glauben kann, was ich als Kind erlebt habe. To nowe. Moje pokolenie, na przykład syny, oni już o tym nie chcą nawet rozmawiać. To mówi ojciec, to jest
był twój problem? Już z tym żyj do końca życia, nie? Bei mir kommen diese Albträume, wenn ich Filme ansehe oder Bücher angucke. Aber meine Söhne, die betrifft das schon gar nicht. Im Gegenteil, wenn ich was erzähle, wollen sie davon nichts hören und sagen, das ist dein Problem. No to ja bym miał tyle, dziękuję. So weit, Herr Maciocha. No, podobnie jak to powiedział kolega. No nic dodać, nic ująć, to tu można mówić, jak już się żyje. Faktycznie po takich niekiedy wystąpieniach, bo nagrywałem też dla Polsatu po słowach Obamy, że były polskie obozy śmierci, do siostry napisałem na Facebooku, więc Polsat do mnie zadzwonił, żeby nagrać moją wypowiedź na ten temat. Ale od razu mówiłem, że nie bardzo, bo ja później po takim chodzeniu po obozie z tydzień dochodzę do siebie. Przerwy. Więc... Do tłumaczenia, przerwy. A. Ja, im Zusammenhang mit den Nachrichten, dass es polnische Konzentrationslager gab, vielleicht kennen Sie das, das kam mal in der Sendung im ZDF. Ich habe auf Facebook dagegen geschrieben und in dem Zusammenhang kam Polsat zu mir und wollte mit mir Interviews auch auf dem Gelände von Majdanek machen, was ich ungern tat, denn wenn ich da gehe, kommen mir all die Erinnerungen wieder zurück. Tak, i po wspomnieniach to faktycznie są sny. Ja gdzieś taki jestem, że co noc dwa, trzy sny muszę prześnić. No nieraz w tym śni się ten bydlęcy wagon gorąco, a akurat mocno się jeżyno nakryłem i sen. Es ist tatsächlich so, dass ich auch nach so erzählen, dass ich dann Träume habe. Letztens träumte ich von diesem Viehwaggon, wie heiß es in dem Viehwaggon war. Und dann bin ich wach geworden und merke, dass ich die Zudecke über meinen Kopf gezogen habe und mir so warm war. No, moje dwie córki są w Londynie od 16 lat. Tam pracują, wnuki tam też. No, jeden chodzi na Oxfordzie i jedną mam karmelitankę, dzieciątka. Jezus, zakonnice. No, 29 lat. Ile? Ile lat ma? 29 lat w zakonie. Ich habe drei Töchter, von denen zwei in London leben. Dort sind auch Enkel. Und meine dritte Tochter ist seit 29 Jahren Karmeliterin. Jetzt weiß ich nicht, zum Herzen Jesu gibt es sowas? Ja może dołożę też, co mi pozostało z okresu minionego. Vielleicht ergänze ich das, was mir geblieben ist aus der vergangenen Zeit. Jest to, są to przemyślenia, przeżycia już obecnego okresu, bo wcześniej było jeszcze inaczej. Na tym etapie, jakim jestem, jestem pogodzona z tą swoją historią. Akceptuję ją, skoro Bóg dopuścił, aby te wydarzenia miały miejsce, więc ja je akceptuję, godzę się na nie i wiem, że to, co jest otoczone tajemnicą, w pewnym okresie czasu się wyjaśni. Nie mam żadnej zadry w stosunku nawet do osób, które bardzo skrzywdziły mnie i moich rodziców, a tym bardziej nie mogę mieć żadnych żalów i pretensji do obecnego pokolenia niemieckiego. Mein Gefühl dem der Vergangenheit gegenüber ändert sich, hat sich geändert. Mein derzeitiger Stand ist,
dass ich mit meinem Leben, auch dem Vergangenen, mich ausgesöhnt habe. Ich empfinde keinerlei, ich weiß nicht genau, wie man Sandra übersetzt. Groll, Schmerz, Richtung Hass, aber da bin ich nicht sicher. Das habe ich nicht. Ich bin damit ausgesöhnt, sogar gegenüber Menschen, die meinen Eltern und mir persönlich sehr geschadet haben, empfinde ich keinen Hass. Ich glaube, dass vieles im Leben auch mit einem Geheimnis umgeben ist, das mir jetzt verborgen bleibt. Vielleicht erfahre ich das mal, aber vielleicht bleibt es auch verborgen. Wenn ich eine Frage stellen darf, wenn ich das recht gemerkt habe, hat nur Frau Schurek von dem Vater erzählt. Was ist denn mit den Vätern der anderen Zeitzeugen? Jedyna, która o ojcu opowiadała, to była Irena. Co było z ojcami? Moi rodzice po wojnie i siostry. Rodzice przeżyli, jak żeśmy już wrócili, przeżyli po 89 lat. Siostry. Co było, jak wojna była chyba? Während des Krieges, ne? No to po przyjściu z Majdanka i po wyzwoleniu, mówię, przeżyli jeszcze po 89 lat. Siostry żyją nadal tam w tej Aleksandrowie koło Biłgoraja, a ja w Świdniku 57 lat. Also die Familie hat überlebt das KZ und der Vater ist noch nach 89 Jahren hat er das KZ noch überlebt. Also so lange lebte er noch. Und auch die Schwestern leben noch, sie leben alle in diesem Alexandrow bei Biłgoraj, nur Herr Pschuk lebt in Świdnik. Mój tata zginął w okolicznościach nieznanych. Mein Vater ist umgekommen unter Verhältnissen, die ich nicht kenne. W tym czasie była aktywna partyzantka, walka właśnie z Niemcami. Er war bei den Partisanen und es gab schwere Kämpfe der Partisanen gegen die Nazis. Dla nas zrobiono schronienie w takich schronach w gęsto zaludnionym lesie, niedostępnym, bagnistym lesie. Für uns hat man Verstecke in dem Wald, in einem sehr moorigen Gelände Verstecke gemacht. Pamiętam tylko, jak żeśmy się tam skryli. Ich erinnere mich daran, wie wir uns. I ojca z nami nie było. Ojciec był zaangażowany gdzieś tam na tyłach. Als wir uns da versteckten, war mein Vater nicht bei uns. Er wirkte bei den Partisanen. I ślad się urwał. Nie wiemy gdzie, co i jak, co się z nim stało. Und die Spuren verschwinden. Wir wissen nicht, wo, wann er umgekommen ist. Mój ojciec brał udział w Powstaniu Warszawskim, był w Armii Krajowej, też był w obozie jenieckim. Po wojnie, już po wyzwoleniu, my wróciłyśmy z mamą do Warszawy i ojciec też wrócił, także ojciec przeżył powstanie. Natomiast zginął mój dziadek, ojciec mojej mamy, ponieważ był ranny w czasie Powstania Warszawskiego, leżał w szpitalu, a szpital został podpalony przez Niemców i po prostu spłonął żywcem. Także dziadek tylko zginął w powstaniu, a pozostała rodzina, wszyscy przeżyli. Także ojciec mój zmarł w 96 roku, 1996, a mama natomiast 3 lata później, w 99 roku. Także rodzice powstanie i wojnę przeżyli,
i żyli do wieku, do 76 lat miała mama, ojciec też miał 76 lat, jak zmarł. Mein Vater war bei der AK, die Heimatarmee, bei der Heimatarmee und kämpfte im Warschauer Aufstand. Auch er war gefangen genommen auf którym obozie on był? Właśnie w obozie niemieckim w Niemczech i wiesz, że nie wiem, nie mam żadnych dokumentów. Also er war in einem Gefangenlager als Aufständische im Warschauer Aufstand, aber Frau Nowak weiß im Augenblick nicht wo. Jedenfalls auch er hat den Krieg überlebt, er ist entlassen worden, kam nach Warschau. I wrócił do Warszawy. To znaczy tak. Wrócił z obozu, wrócił do Warszawy, tak. Wrócił, bo mama pierwsza wróciła, nie wiedziała czy ojciec żyje czy nie. Ojciec wrócił. Und umgekommen ist einzig der Großvater. Der Großvater ist beim Warschauer Aufstand verletzt worden. Er ist ins Krankenhaus gekommen und bei der Vernichtung Warschaus wurde dieses Krankenhaus angezündet, so dass er da umgekommen ist. Und Jadku powiedział. Tak. Mhm. No. Und sonst hat die Familie körperlich keinen Schaden davon getragen. Pozostała rodzina już tak. No i z Warszawy wróciliśmy, tak jak mówiłam, do Gdańska. Przyjechaliśmy, to już był 46 rok. I zamieszkaliśmy jeszcze w zapomniałam. Und beide Elternteile, der Vater ist 1996 und die Mutter 1999 gestorben, beide im Alter von 76 Jahren. Der Vater ist, wie schon gesagt, nach Warschau zurückgekehrt, die Mutter war da schon und dann sind sie wieder nach Danzig umgesiedelt, weil ja Warschau zerstört war. W moim przypadku było tak, że moja mama z ojcem pobrali się na półtora miesiąca przed wybuchem powstania, a więc byli młodym małżeństwem. Okazało w momencie, kiedy ewakuowano Wolę, ojca w domu nie było. Meine Eltern haben anderthalb Monate vor Ausbruch des Warschauer Aufstandes geheiratet. Das heißt, sie waren ein junges Ehepaar. In dem Augenblick, als dieser Stadtteil Wola evakuiert wurde, also als die Bevölkerung rausgetrieben wurde, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, als der Warschauer Aufstand ausbrach, wollte Hitler als erstes alle Warschauer erschießen, aber nach 6 Tagen kam er zu einem anderen Ergebnis, nämlich sie in Lage und die Arbeitskraft auszunutzen zu bringen und Warschau dem Erdboden gleich zu machen. Ja. Und der Vater war im Augenblick, als der im Augenblick, als sie die Wohnung verlassen mussten, nicht da, so dass nur der weibliche Teil der Familie ins Lager kam. Ani jedni nie wiedzieli o drugich, co się stało. Ojciec nie wiedział, co się stało z mamą i jej całą rodziną, a oni nie wiedzieli, co jest z ojcem. Also die Eltern wussten voneinander nicht, wo sie sich gerade befanden. Dopiero po powrocie z obozu mojej babci, siostry, mamy i nas ze Szwecji, ojciec nas odnalazł w Gdyni, w Sopocie konkretnie. Erst nach, meine Großmutter und meine Tante sind früher nach Warschau zurück und erst als meine Mutter mit mir aus Schweden zurückkam, hat mein Vater uns wiedergefunden. Und dann eben schon in Sopot, also bei Gdyni, Sopot. Następnie ojciec zmarł w 1981 roku. Mein Vater starb 1981. Mama zmarła w 2012 roku. Meine Mutter 2012. Babcia, która była w obozie, zmarła w 1990
89 roku. Meine Großmutter, die im Lager war, ist 1989 gestorben. A ciocia, która ma 93 lata, żyje w Oliwie. Und meine Tante, die inzwischen 93 Jahre alt ist, wohnt in Oliwa. Das ist Danzig, Oliwa. Mit der wunderschönen Kirche und Orgel. Viele von Ihnen haben erzählt, dass die Ernährung als Kinder ganz, ganz schwierig war. Was bedeutet das für Sie heute, wie immer mit Lebensmitteln? Werden da immer wieder Kindheitserinnerungen wach? Wy wszyscy opowiadaliście, jak to było z wyżywieniem, jak nie mieliście niczego do jedzenia. Jak się to wryło w Was i jaki stosunek jest dzisiaj? Jaki jest Wasz stosunek dzisiaj do spożywa? No, nie ma żadnego porównania tutaj. Dzisiejsze czasy, a tamte czasy. No, man kann die heutigen Zeiten damals überhaupt nicht vergleichen. To jest jasne, ale my w tej chwili, ich nehme an, ihnen geht es auch darum, dass man mit Lebensmitteln sehr großzügig umgeht. Chodzi też o to, nie tylko, że czasy są inne, tylko też, że dzisiaj dużo ludzi już nie szanuje spożywa. O to chodzi. Jest sytuacja tego typu, co w nas, moją siostrę i mnie, wpajano w domu w czasie wychowania. Każdy chleb w momencie rozpoczęcia oznaczony był krzyżem, znakiem krzyża. Każda, praktycznie u mnie to jest do dziś, że chleba się nie wyrzuca absolutnie. Chleb jest tą wartością ponad wszelkimi wartościami. I są ludzie, ponieważ ja mam kontakt z wieloma ludźmi z obozów koncentracyjnych, którzy mają, u których pozostał tak zwany nawyk niedosytu. I że jedzą, delektują się każdym najmniejszym kęsem, który dostają. Bei meiner und der Erziehung meiner Schwester haben wir das ganz deutlich erlebt. Denn bei uns zu Hause hat man kein Brot angefangen, ohne es zu bekreuzigen. Und es ist völlig undenkbar, ein Stück Brot wegzuwerfen. Ja, mam taki na chwileczkę jeszcze, proszę. Weiterhin erlebe ich das bei Menschen, und ich habe sehr viel Kontakt zu Menschen, dass Menschen, die das Lager durchlebt haben, sie haben ein Gefühl, ja, letztlich des Mangels auch. Sie genießen jedes Stück, das sie essen. Ja mam taki nawyk, nawet tutaj, patrząc, jak rozmaruję, przygotuję sobie kanapkę, muszę ją podzielić na cztery. Bo nas była matka i nas trójka, żeby ta krążeczka chleba dla każdego była. Bei mir geht das so weit, dass wenn auch immer, wann auch immer, auch hier, ich mir ein Brot streiche und belege, dieses Brot in vier Teile geteilt wird. Nämlich vier Teile, meine Mutter, unsere Mutter war mit uns drei Kindern. Oszczędzanie żywności to jest obowiązkiem każdego, to już my znamy to. Nawet powstały specjalne szafy na poświętach, bo najwięcej żywności się psuje po świętach. Dass man mit Nahrungsmitteln verantwortungsvoll umgeht, ist für uns selbstverständlich. Es geht nicht, dass Nahrungsmittel vernichtet werden. Bei uns hat man so Schränke, man stellt Schränke auf, vor allem nach den Feiertagen, in die man die ja, überflüssige Nahrung abgeben kann. Nawet w niektórych miastach są wystawione takie szafy, że po prostu kto ma
ich za dużo tego jedzenia, które jeszcze jest zdatne do użycia, to należy przynieść i postawić tej szafy, żeby dla tych biednych, bezdomnych ludzi mogli z tego korzystać. Also auch in großen Städten sind solche Schränke, in die man mit überflüssiger Nahrung bestücken kann, damit Arme oder auch Obdachlose sich da bedienen können. Weil bei uns, bei unseren Vorschriften ist sowas überhaupt nicht möglich. No, chciałeś coś powiedzieć jeszcze? Nie. Ja, bitte. Hatte Ihre Mutter noch mal Kontakt zu Ihren Brüdern, die ja eventuell den Vater und den Bruder im Moment haben? Czy miała Twoja matka kontakt do swych braci, którzy podobno zamordowali Twojego ojca i brata? Nie rozumiem pytania, o co? Czy Twoja mama, ta niania, tak, miała kontakt do jej braci, tak, którzy podobno zamordowali ojca, Twojego ojca i brata? Tak, ona była z nimi w kontakcie. Sie war im Kontakt? Oni jej grozili, że jeżeli ona w dalszym ciągu będzie zajmowała się ratowaniem Żydów, to oni ją, jak nikt ich nie, jej nie wyda, to oni ją wydadzą. Die Mutter hatte Kontakt zu ihren Brüdern und sie drohten der Mutter, dass wenn sie weiter Kontakt zu Juden haben wird und irgendetwas zu ihrer Hilfe tun wollte, werden sie sie, co zrobią z nią, powiedziała? Dann verraten sie sie, wenn sie niemand verrät, aber die Brüder würden sie dann verraten. Więc jest przypuszczenie, że ponieważ jej nie wydali, to zemścili się w ten sposób, że zamordowali mojego ojca i brata. Und die Vermutung liegt eben nahe, dass sie sie nicht verraten haben, dass sie sich wenigstens am Vater und Bruder gerecht haben. A po wojnie? Słucham? Po wojnie? Gdzie oni? Oni byli skazani na zsyłkę. Oni zostali ukarani, ci bracia. Przez kogo? Za działalność w UPA. Aha, przez kogo? No, przez władze radzieckie. Die Brüder sind verhaftet worden und sind vermutlich nach Sibirien gebracht worden für die Teilnahme an den UPA-Partisanen. Und das durch die Sowjets. Denn das spielte sich ja auf dem jetzigen Gebiet der Ukraine ab. Und die Ukraine war ja bis 90 Teil der Sowjetunion. Nie ma? Nie ma. Dziękujemy za to. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Dziękuję Wam, że byliście i opowiadaliście. I jeszcze pytanie. Na pytanie odpowiedzia. Dziękuję Ci bardzo. Będzie Marianne, natürlich. Dziękuję za. Ja. Za tłumaczenie. Dziękuję. Za wyręczenie Twojej pracy.